No cześć, dziś o spędzaniu lata w Polsce, na małych, niedalekich wycieczkach, o wracaniu do zdrowia i o tym, jak ostatnio niedrogo, a fajnie urządziliśmy sobie taras. Tego lata nie planujemy już żadnych wielkich zagranicznych wypraw czy wielkich wakacji, ale chcemy, kiedy tylko będzie taka możliwość, odwiedzać różne miejsca w Polsce. Takie, w których byliśmy i nowe miejsca, jak to. A to domy Stefanii Łączyńskiej, Felicji Curyłowej i innych malarek z Zalipia w Małopolsce. Kobiety same ozdabiały ściany swoich domów, sufity, meble i w końcu zrodził się tam taki wiejski zwyczaj malowania. Nie nagrywałam vlogów 3 tygodnie. 3 tygodnie temu świętowaliśmy urodziny Kamila. Jak ten czas mija. I w ciągu tych 3 tygodni, jak widzicie, moja ręka mocno odżyła, ale jeszcze jestem w trakcie rehabilitacji, a ona jeszcze chwilę potrwa. W międzyczasie, ponieważ zaczęło się lato, to chcę wrócić do życia i przyjechaliśmy dzisiaj do miejsca, które bardzo dawno już chciałam zobaczyć, Zalipie. To jest taka wioska na granicy chyba Małopolski i Podkarpacia. Miejsce malarek ludowych. Zazwyczaj jak się mówi o sztuce ludowej, to więcej jest malarzy. Wiecie, Nikifor, ci śląscy malarze. A w tym miejscu możemy zobaczyć dzieła malarek i to jeszcze wnętrzarskich w dużej mierze, co jest dla mnie mega ciekawe. Teraz dużo osób wraca do takiego, do sposobów na odnowienie swojego mieszkania, na jakieś autorskie projekty na ścianach, malowanie na ścianach. I to jest wszystko powrót do tego, co one robiły w piękny sposób, mega pięknymi kolorami. Nie spodziewałam się, że w ogóle tutaj jest to tak zorganizowane, że są osoby, które oprowadzają po tych domach, że można do nich wejść. Ja myślałam, że to są, wiecie, jakieś 3 domki zaniedbane, przereklamowane. Nie wiem, czemu tak myślałam, ale jest to przepięknie i jest to niesamowicie zadbane miejsce. Totalnie czuję w ogóle, że muszę na nowo się jakoś przyzwyczaić do nagrywania i oswoić do gadania, z gadaniem. Odzwyczaiłam się normalnie. Halo? Pani komisarz, dzień dobry. Zaraz ty sobie stroisz bilet? Co ja ci wczoraj powiedziałam? A z Zalipia przejechaliśmy się kawałek całkiem spory do Landskorony pod Krakowem. To jest wieś, ale nazywa się ją miastem aniołów. Ciągle nie do końca wiem dlaczego, ale jest tutaj sporo aniołów w oknach i anioły są symbolem tego miejsca. Poza kawą i takim fajnym klimatem, żeby sobie pospacerować, znajdziecie tam dużo pięknej autorskiej ceramiki. Ale akurat tego dnia, kiedy tam byliśmy, stoiska były pozamykane, co miało swoje plusy, bo było spokojnie. Aż w końcu się rozpadało i upadnięci wracaliśmy do domu przez piękne tereny. Jutro jeszcze Cieszyn. Kurde, będziesz miała naprawdę super wycieczkę. Już mam super wycieczkę. Masz? Zadowolona jesteś? Tak. Żeby mi w domu się jadło jajecznicę? No. Z patelni, żeby się nie wychładzała. To by jadł z patelni. To się nie wychładza. Ja się kręcę. Dosia, ty jeszcze śniadankę nie dostałaś, a człowieki już jedzą. Co to są za maniery? Jak tam, Kamil, nastawienie na wycieczkę? No mega, mega się jaram, że idziemy do Cieszyna. Może jakiś obiad dobry zjemy w Cieszynie. Lubisz tam jeździć, nie? No uwielbiam do Cieszyna właśnie, jeździć. To jest ciekawe. Tak, jakoś mi się dobrze kojarzy Cieszyn. A z czym? Z tobą, bo ty mnie tam wzięłaś.
pod żelazną, że będzie coś pamiętała w końcu. Przecież jej ojciec kupił ten teren jakoś w tamtym okresie. Dzień dobry. Czy można wiedzieć, co panowie robicie na podłodze w gabinecie, pani komisarz? Kornel Filipowicz był wieloletnim partnerem Wisławy Szymborskiej, stąd ich obojga portrety w tym miejscu, które jest trochę na cześć Filipowicza, który wychował się w Cieszynie. To jest mega klimatyczna kawiarnia, jednocześnie księgarnia, w której zawsze można wypić przegenialną kawę. Także polecajka. Autografy, wie? Przyszliśmy sobie usiąść nad Olze z naszym kocykiem i w ogóle jakie to jest ciekawe, że po tej stronie, po której my siedzimy, jest Polska, a już tutaj Czechy. Jakoś tak lubimy wracać do Cieszyna, przyjeżdżać tu zawsze na kawę do Kornela właśnie i na krótki spacer. Mega urokliwe miasteczko. A w Kornelu zawsze kupuję sobie jakieś książki i tym razem kupiłam te oto dwie. To jest tomik poezji Małgorzaty Lebdy, który dostał w tym roku Nagrodę Szymborskiej. I kupiłam, bo jeszcze tam na miejscu trafiłam na wiersz, który zaczyna się: podnosimy dawkę utyroksu, mówi moja jasna pani endokrynolog. 60% polskich kobiet może się utożsamić. A po drugie kupiłam tą chyba świeżo wydaną w Polsce książkę Rebeki Solnit, Wspomnienia z nieistnienia. Z tego co czytałam, to o jej młodości. A skoro już o książkach mowa, to kilka słów na temat partnera tego odcinka, czyli Audioteki, która jest producentem i dystrybutorem audiobooków oraz aplikacją, w której możecie posłuchać audiobooków także offline. I możecie ich posłuchać zarówno w ramach abonamentu, czyli Audioteki Klub, jak i wykupując dostęp do konkretnych produkcji, które Was interesują. Ja dzisiaj kilka słów o trzech rodzajach produkcji Audioteki, które bardzo Wam polecam na wakacje, na wyjazdy, na podróże i na leżenie nad wodą. A mam tutaj na myśli superprodukcje, audioseriale i podcasty wyprodukowane i dostępne właśnie w Audiotece. Audioseriale to na przykład Anima, której teraz słuchamy z Kamilem. Ona jest dostępna w dwóch częściach. My jesteśmy na razie w pierwszej i dosyć nas wciągnęła. To jest taka kryminalna historia, fabularna, a ja też sobie chcę posłuchać w te wakacje Mrocznych Historii PRL-u, jeszcze również audioserialu o kryminalnych historiach, które miały miejsce właśnie w czasach PRL-u, które zostały opracowane na podstawie akt IPN, więc takie oldschoolowe true crime. Przechodząc w bardziej takie literackie klimaty, mamy do dyspozycji, do wyboru superprodukcje i teraz zaczęłam słuchać Fiodora Dostojewskiego Braci Karamazow. To taki klasyk klasyków, ja sobie chcę przypomnieć po prostu tę powieść, szczególnie w tym wydaniu z aktorami, z dźwiękami, z całą tą adaptacją. To jest w ogóle historia o czterech braciach, z których każdy jest zupełnie inny, każdy ma inny charakter, inne poglądy, no i muszą jakoś się odnaleźć i samych siebie poznać na nowo po śmierci ich ojca. Może też słyszeliście o tym, że Audioteka wyprodukowała na przykład Odyseję Kosmiczną na podstawie powieści, w związku z którą powstał także słynny film, a także Świat bez końca. To taki klimat już bardziej sagi historycznej, Anglia, XIV wiek i możemy się zatopić w tym świecie. Ale oprócz klasycznych audiobooków, superprodukcji i audioseriali mamy także na Audiotece podcasty, które są dostępne tylko tam. I takim podcastem są Cnoty Męskości, czyli rozmowy Marty Niedźwieckiej o męskości z mężczyznami. Czym ta męskość jest? Właśnie nie tylko o kryzysie męskości, ale jakby o tym, jak mężczyźni i jak my w ogóle społecznie dzisiaj widzimy, rozumiemy męskość. A jeżeli tak jak ja jesteście fankami czy fanami Anny Gacek i jej niegdyś trójkowych audycji, to także jest dostępny podcast Sweet Teens o popkulturze. W ogóle wolicie czytać książki czy słuchać? Bo ja już teraz nie potrafię wybrać, bo dla mnie czytanie i słuchanie po prostu są dwoma różnymi formami przyswajania książek na różne okoliczności, bo jak sobie gdzieś jadę, albo gdzieś leżę, albo chilluję, to jednak wolę słuchać, a codziennie wieczorem, kiedy Kamil zasypia, albo do śniadania lubię sobie z kolei poczytać.
A co ty najbardziej lubisz, Kamil, właśnie w audiobookach? Bo ty wolisz słuchać, nie? Niż czytać dużo bardziej. Wolę słuchać. Masz jakiś pomysł dlaczego? Bo jak czytam, to się nie mogę skupić. A, i szczególnie jak są właśnie te efekty wszystkie, jak są super... Ty wolisz jeszcze bardziej super produkcje niż, ja wiem, niż normalne audiobooki. No, jak to, co teraz słuchamy, ta anima, to jest super, naprawdę mega mi się podoba. Jestem skupiony i cały czas podążam za tą historią na maksa, dzięki temu, że ta muzyka delikatnie i tak dalej. Wiadomo, że niektóre fragmenty są trochę nudniejsze albo ten, ale ogólnie super, mega mi się podoba. Słuchanie A jaka była twoja ulubiona książka na audiotece? Pamiętasz? Ulubiona? No. A, no to Paczesia. Ostatni śnieg i Grube wióry. Ale Grube wióry nawet bardziej niż Ostatni śnieg. W ogóle ten kocyk, czy nie wiem jak to nazwać, to coś na czym leżymy, to była chyba nasza najlepsza inwestycja około wakacyjna. No super, w Tigerze kupiliśmy, no nie? Mhm. Mega się nam to przydaje. Super! Naprawdę to jest na 10 złotówce? No sprawdź. A to może na 20? Widzisz? Ha, faktycznie. Fajnie było to znowu przyjechać, ale lecimy teraz do domu, bo mamy taki pomysł, żeby dziś zabrać to się na spacer do lasu. Chcemy ją oswajać z tym, że możemy gdzieś z nią jechać samochodem poza weterynarzem, żeby była w innych miejscach, może żeby się powoli z tym oswoiła. Zobaczymy, czy to w ogóle wyjdzie. Co, cieszysz się, że posłuchamy dalej anime? Czy jak powiem w opór, to będzie dziaderskie? Nie wiem. Piszcie w komentarzach. Pani prokurator, chyba znaleźliśmy nowy trop. Trop? Pierwsze chwile w lesie. W lesie. Już idzie dalej, drogi. Rozbiłam sobie nos tydzień temu. Mieliśmy książki, których nie potrzebujemy i przyszli panowie jakby, żeby je zliczyć i wziąć je, ale panowie otworzyli drzwi, no i Tosia już chciała po prostu wybiec. Przestraszyłam się, że ona mi wybiegnie z domu. No i próbowałam jakby ją wyprzedzić, a że nie mogłam się wesprzeć na tej lewej ręce, to wpadłam prosto twarzą na drzwi. Ale na szczęście byłam u laryngolożki i wszystko w porządku. Dała mi tam leki, żeby opuchlizna zeszła. Jeszcze mam tutaj troszeczkę ranę po prostu, która musi się zabliźnić. No żyćko. I tak jak złamanie ręki, psychicznie naprawdę dobrze zniosłam. Tak jak w sensie bałam się, że złamałam ten nos, jak uderzyłam się w ten nos i leciała krew, w ogóle masakra, cały salon był w krwi. To mnie jakby, miałam wrażenie, że dobiło, że to było taką po prostu igiełką, która przelała czary, czy kroplą, która przelała czarę goryczy. Ale całe szczęście, że ortopeda skierował mnie właśnie do laryngolożki i kiedy ona to sprawdziła, że nic nie jest złamane, że wszystko w porządku, że tylko opuchlizna, dała mi na nią maść i w ogóle aż się zadzwoniłam do Kamila i aż się rozpłakałam, że wszystko jest w porządku. A teraz idę się ubrać, zrobić ćwiczenia z rehabilitacji, ogarnąć kuchnię i pracować, bo dziś poniedziałek, dzień publikacji nowego vloga. I jedziemy! Goosebumps to my skin.
Za pierwszym razem obiecą. Ja tu się pomalowałam, ogarnęłam po zmontowaniu, opublikowaniu filmiku, a Kamilek już przygotowuje, bo zaraz mamy gości grillowych. Już to chwilę nie było u nas grilla ze 3 tygodnie, nie? Więcej. No kurczę. Przygotowali już serek, ogórek, chlebek, oliwki. No i wy też nie wiecie, że u nas na grillu sytuacja się rozwinęła. Kupiliśmy poduszki, obrusik, wszystko mięciutko, leżaczki i przede wszystkim coś najpiękniejszego na świecie, czyli takie fotele. Jeżeli macie opcję powieszenia czegoś takiego, czy w mieszkaniu, czy na balkonie, czy na tarasie, tak jak my na ogrodzie, to kurde, to jest coś przecudownego. Oczywiście, a teraz to wypłata. Wydaje mi się, że ta opcja będzie bardziej.